Cześć, witam serdecznie na moim kanale Blog Prezesa i zapraszam na poradnik Instrukcja obsługi giełdy Bittrex. Po wejściu na stronę giełdy bittrex.com widzimy taki oto ekran. Na początku musimy się zarejestrować. Klikamy login. Następnie Don't have account, sign up. Musimy podać w tym miejscu e-mail, hasło i powtórzyć hasło oraz zgodzić się z polityką i regulaminem firmy. Hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków, mieć przynajmniej jedną cyfrę, jedną małą i jedną dużą literę. Po wpisaniu wszystkich danych ukazuje tam się taki oto ekran. Teraz musimy kliknąć w link, który został wysłany na nasz adres e-mail, który podaliśmy w trakcie rejestracji. Po kliknięciu w link widzimy taki oto ekran. Weryfikacja naszego maila została przeprowadzona. Teraz możemy się zalogować. Tak wygląda strona giełdy Bittrex po zalogowaniu. W lewym górnym rogu mamy pary walutowe z Bitcoinem i z dolarami. Tylko USDT to nie są dolary, tylko to są też kryptowaluty, które domyślnie mają zastępować dolary w stosunku, ma być wymiana USDT do dolarów 1 do 1. Tu mamy rynek z Bitcoinem, pod spodem rynek z Ethereum, a pod spodem rynek z USDT i Bit Cny, czyli tutaj mamy USDT, to jest zastępcza kryptowaluta do dolara, a Bitcny to jest zastępcza waluta do juana. Następnie u góry mamy rozwijalne menu laby. Pierwsze eny tu eny możemy sobie wymienić, jak klikniemy i wejdziemy do tego menu, jakąkolwiek walutę na inną. Czyli na przykład chcemy sobie zamienić Litecoiny na Ethereum, to nie musimy zamieniać Litecoinów na Bitcoiny i dopiero potem Bitcoiny na Ethereum, tylko możemy na przykład bezpośrednio. Auto sell, możemy sobie ustawić automatyczną sprzedaż. Jak pojawi się jakaś waluta na naszym koncie, to zostanie automatycznie zamieniona. Następnie mamy zakładkę orders. Jak sobie wejdziemy do niej, to widzimy otwarte nasze zlecenia i zlecenia, które zostały już zrealizowane. Następna zakładka to Wallets. Tutaj mamy wszystkie waluty, jakie są dostępne na giełdzie i widzimy, ile my posiadamy danej waluty. Możemy tutaj też wpłacać, dając plusik, wpłacamy jakąś walutę lub wypłacać, jeżeli klikniemy sobie na minusik. Pod spodem mamy oczekujące wypłaty, oczekujące wpłaty, historia wypłat i historia wpłat. Następna zakładka settings. Mamy podsumowanie naszych danych. Możemy ustawić sobie, żeby przejść weryfikację, musimy podać wszystkie dane, jakie tutaj widzimy. Weryfikacja telefoniczna, podajemy numer i weryfikujemy. Możemy zmienić sobie hasło, możemy ustawić sobie dwuetapowe uwierzytelnianie. Możemy ustawić, pobrać API. Możemy wpisać adres, z którego można się tylko logować. Adres wypłat, na które tylko można wypłacać. Ustawienia alertów. Co będzie, o czym będziemy informowani. Jeszcze ostatnia zakładka help. Newsy, to najważniejsze rzeczy, które dzieją się na giełdzie. Oraz site status, i to jest jeszcze ważna zakładka. Tutaj mamy wszystkie waluty i pokazane,
Czy one działają, czy są jakieś problemy z portfelem, czy jakaś waluta jest zablokowana? Dobrze, wróćmy do głównego okienka. Jak kupować, jak sprzedawać na Bittrexie? Najpierw musimy znaleźć interesującą nas parę walutową. Na przykład w górnym menu wpisujemy i szukamy, jaką chcemy. Albo wybieramy z tego menu, albo tutaj wpisujemy i szukamy. Albo po prostu klikamy sobie na przykład Bitcoin, Litecoin. Zostaniemy przeniesieni do ekranu, gdzie możemy dokonać transakcji. Co mamy u góry? Tutaj mamy wykres świeczkowy. Możemy zmienić sobie interwał czasowy na przykład na jednodniowy. Możemy przejść na następną zakładkę. Pokazana nam jest głębokość rynku. Tu informacja o danej walucie i nasz portfel. Możemy dokonać wpłaty lub wypłaty. Przejdźmy z powrotem na wykres. Tutaj możemy sobie wybrać różne narzędzia, na przykład rysować linie. U góry możemy sobie zrobić zrzut tego wykresu, wybrać inny rodzaj wykresu, na przykład na liniowy. Możemy skalę logarytmiczną ustawić. Możemy też sobie różne wskaźniki ustawiać, na przykład RSI. Ustawiamy odpowiednie parametry, dajemy create i mamy pod spodem wskaźnik. Możemy sobie jeszcze ustawić, zmienić strefę czasową, ustawić ciemne, jasne tło. Po prawej stronie mamy ostatnią cenę, wolumen. Najlepszą cenę kupna, najlepszą cenę sprzedaży, najwyższą cenę za ostatnie 24 godziny i najniższą cenę za ostatnie 24 godziny. Dobrze, i teraz jak chcielibyśmy złożyć jakieś zlecenie? Tutaj składamy zlecenie kupna, tutaj sprzedaży. Unit ustawiamy ilość, ile byśmy chcieli, bit, cenę, price, po jakiej byśmy chcieli dokonać transakcji. Możemy wpisać tu ręcznie. Na przykład 0,02 i wpisać ręcznie 1. Zostanie nam przeliczone, ile potrzebujemy wydać bitcoinów i klikujemy buy. Lub możemy też wybrać z listy ofert sprzedających. Tutaj są oferty na kupno. Klikamy i wtedy pojawia nam się cena, ta, która była tutaj. Nie musimy jej ręcznie wpisywać. Klikamy buy i kupujemy. Analogicznie wygląda przy sprzedaży. Wpisujemy, ile chcemy sprzedać. Wpisujemy cenę i sell. Tutaj jest podana ilość, jaką posiadamy Litecoinów. Tutaj ilość posiadanych Bitcoinów. Pod spodem mamy otwarte nasze zlecenia. Jeżeli nie zostało to wykonane od razu, tylko jest zlecenie oczekujące. Historię wszystkich zleceń ostatnich i historię naszych zleceń. No i to praktycznie już wszystko z obsługi giełdy Bittrex. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnych poradników.